Arku, jesteś ekspertem branżowym. Teraz coraz więcej osób marzy o tym, żeby otworzyć swój klub fitness. Co mógłbyś im doradzić? Najważniejsze to, co mogę doradzić osobom, które chcą otworzyć swój klub fitness, to, że powinni mieć do tego pasję. Odradzam otwieranie klubu fitness osobom, które traktują to jako drugi, trzeci czy czwarty biznes, nigdy nie ćwiczyły lub nie mają do tego pasji, bo będzie to droga przez mękę. Tak naprawdę w tym momencie na rynku polskim, gdzie ta konkurencja już jest całkiem spora, odnajdzie się tylko i wyłącznie ktoś, kto odda temu serce. Obserwując branżę, jakie wnioski, jak uważasz, w jakim kierunku teraz zmierza branża? Dlatego, że naprawdę są duże zmiany, tak jak obserwujemy, trochę jesteś w tej branży, rynek polski jest zmienny. Zgadza się. No, rynek polski jest przede wszystkim dynamiczny i tak naprawdę nie było tego, co na innych rynkach, że poszczególne modele wchodziły po sobie. Tutaj u nas wchodzi wszystko naraz, z tego z kilku względów tak naprawdę, natomiast rozwija się bardzo dynamicznie i ciężko jest dokładnie powiedzieć, co się na pewno zdarzy. Na pewno trzeba traktować swoje biznesy fitness w taki sposób, żeby mogły być adaptowalne, czyli żeby nie trzymać się sztywno określonych zasad i brnąć zaparte, jeżeli to nie działa, tylko spróbować być elastycznym i adaptować się do tego rynku, bo on się będzie zmieniał. Każdy biznes, który nie adaptuje się do rynku, prędzej czy później zginie. Natomiast moje osobiste i prywatne zdanie jest takie, że w Polsce wytworzą się dwa nurty biznesu. Pierwszy nurt to będą kluby bezobsługowe, bo coraz więcej osób będzie wiedziało, jak ćwiczyć i będą sobie ćwiczyć samemu, bo będą chcieli poćwiczyć po prostu taniej w dużych klubach. I drugi nurt to będą kluby uniszowione, czyli kluby, które będą budowane i dedykowane osobom o określonych cechach, o określonym zapotrzebowaniu, o określonych jakichś tam założeniach treningowych, czy też innych, czy też na przykład bazujące na poszczególnych zajęciach, na przykład kluby takie jak kluby pilatesu, kluby jogi, kluby treningu HIIT, kluby butikowe treningu personalnego. To wszystko są kluby niszowe, to są wszystko kluby butikowe, które atakują konkretną niszę. Ogólnie masz doświadczenie międzynarodowe. Jakie widzisz różnice w rynku polskim i rynku zagranicznym? W czym tkwi ta różnica? Wiesz co, jeżeli chodzi tak naprawdę o samą infrastrukturę, to my możemy powiedzieć, że w Polsce mamy super infrastrukturę, bardzo nowe kluby, bo to jest nowa, stosunkowo młoda branża. Młode kluby, bardzo ładne kluby, mega wyposażone. I to jest to, czym na pewno górujemy. Natomiast jeżeli porównać aspekt taki merytoryczny, czy też mentalny, to brakuje nam tej gry na scenie, jak ja to nazywam. Czyli brakuje nam pracowników, którzy rzeczywiście są doświadczeni w tej branży i oni jak przychodzą do pracy, to wiedzą, co dokładnie robić. Niestety widać na rynku polskim, że może nie większość, ale sporo pracowników, którzy pracują w branży fitness, po prostu robią to jako pańszczyznę. Na Zachodzie jest to inaczej, bo na Zachodzie, czy też w innych krajach, w których pracowałem, jest to inaczej, bo tam jednak ta tendencja, że szczególnie trenerzy personalni, jak wchodzą do pracy, to zostawiają wszystkie swoje problemy za drzwiami, jest ogólna i ciężko trafić na trenera, który na przykład ma zły dzień lub który na przykład nie wiem, nie przystosował się do roli i robi coś innego niż co powinien. To nie tylko tyczy się trenerów, tyczy się to również pracowników obsługi, osoby zarządzające, tam każdy żyje tym fitnessem. U nas niestety bardzo często są to osoby na łapu-capu, nie są odpowiednio szkolone, nie są odpowiednio wprowadzone, a co więcej, nawet nie ćwiczą i prowadzą taki właśnie, lub pracują w takim sektorze jak fitness. I to jest zasadnicza różnica i wydaje mi się, że jeżeli to poprawimy, to poprawi się też jakość obsługi oczywiście, poprawi się retencja, poprawi się to, że klienci będą osiągali lepsze i szybsze rezultaty, no i poprawi się ten faktor społeczny, który decyduje to, czy klient zostaje, czy nie, w jakimś tam stopniu na pewno. A odnosząc się do McFitu, który się ewentualnie wyprowadza, to wydaje mi się, że nie można kopiować wszystkiego z innych rynków. Jestem przekonany nawet, że nie można kopiować z innych rynków, tylko trzeba zawsze adaptować do tego, co się tutaj spotyka, bo każdy rynek jest inny, ma inną kulturę, inną religię, inną walutę, inne podejście, a u nas jeszcze dodatkowo inne jest to, że mamy bardzo dużo kart multisports, tak, które rozdają karty, że tak się wyrażę. Tak, więc my musimy aktywizować tych ludzi, którzy posiadają kartę multisport. Zgadza się, jest to bardzo duże zadanie, z tego względu, że klienci multisport są to klienci tak zwani przechodni, czyli tak naprawdę ciężko jest nam wyrokować, czy oni będą chodzić regularnie do nas, czy tylko na raz lub dwa razy, ale na razie wydaje mi się, że nie ma jakiegoś takiego optymalnego rozwiązania, które można by było zaproponować operatorom klubów, którzy takie karty posiadają. Myślę, że na tą chwilę jedynym rozwiązaniem jest
to, żeby dać tym osobom rezultaty, jest wykreować społeczność i one same będą musiały wrócić. I wrócą pewnie. Arku, tak jak wcześniej wspomniałeś, teraz jednym z takich większych problemów w branży fitness jest problem ogólnie z pracownikami. Ja sama obserwuję na przestrzeni lat, że brak jest nawet nowych ekspertów branżowych. Jak uważasz, z czego to wynika? Co to się stało, że są właśnie, nie dość, że są takie rotacje pracowników, to tak samo nie ma osób, które chcą się kształcić i rozwijać w branży. Jasne. Powiem tak, jeżeli patrząc na sektor trenerów personalnych, to nie powiedziałbym, że jest ich brak, nawet bym powiedział, że jest ich bardzo dużo, natomiast to jest ze względu na to, że zawód jest uwolniony i ze względu na to, że jest bardzo dużo kursów i jest bardzo dużo szkół, które rzeczywiście pomagają takim trenerom zostać trenerem. Natomiast wracając do pracowników obsługi, czy też osoby zarządzające, to wynika to z tego, że nikt nie szkoli osoby z obsługi, nikt nie szkoli osób zarządzających, nie ma akademii dla osób zarządzających, to jest w ogóle ciekawy pomysł biznesowy, może kiedyś go uda też się podnieść, uważam, jak będzie czas. Natomiast to tylko i wyłącznie z tego wynika. W krajach, gdzie ta kultura fitness jest już dojrzalsza niż nasza i więcej lat, są firmy, które obsługują tą branżę leisure, bo tak się ona nazywa, i kształcą właśnie takie osoby. I myślę, że to jest główna przyczyna, dlaczego ciężko znaleźć dobrego pracownika. Poza tym bardzo często wygląda to tak, że pracownicy, którzy są rekrutowani do klubu fitness, są wrzucani od razu na głęboką wodę i mówią, masz obsługi klienta, albo odbijaj karty, albo cokolwiek jeszcze innego. Nikt nie popatrzy na pracownika jak na człowieka i nie wejdzie w jego buty i nie stara się zrozumieć, że ten człowiek potrzebuje czasu do adaptacji, potrzebuje się wyedukować, potrzebuje poznać tę osobę, potrzebuje poczuć się w tym miejscu dobrze, bo jeżeli on się w tym miejscu dobrze nie poczuje, to na pewno nie poczuło się dobrze klienci obsługiwany przez tą osobę. Ale to mi się podoba, dlatego że wiele osób mówi, wejdź w buty klienta, prawda? Ale nikt nie mówi, wejdź w buty pracownika. Tak, ale słuchajcie, no, zadowolony pracownik i dobrze działający pracownik, to jest, przekłada się bezpośrednio na zadowolonego klienta. Zadowolony klient przekłada się bezpośrednio na revenue. Dlatego jestem zdumiony, że tak wielu operatorów fitness tutaj w naszej branży, w naszym sektorze, w ogóle nie dba o pracowników szczebla obsługi czy też kadry zarządzającej, tylko po prostu, tak jak mówię, szuka na łapu capu, nie daje im czasu na adaptację, nie daje im wsparcia, nie daje im szkolenia lub też wrzuca ich na wysokiego konia od razu i wymaga wyników. I to jest moim zdaniem błędne, bo bardzo dużo ciekawych osób, które mają fajny potencjał, z fajnym charakterem, po prostu się wypaliły. I tyle, bo branża fitness mogłaby się uczyć od dużych korporacji, bo duże korporacje mają zawsze proces adaptacyjny nawet dla pracownika najniższego szczebla i ten proces trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Natomiast ze względu na to, że duża jest u nas konkurencja i chęć zysku jest bardzo wielka w klubach fitness, po prostu nie dajemy odpowiedniej ilości czasu i wiemy, sam to doświadczyłem i widziałem masę spalonych, dobrych, potencjalnych pracowników. Arku, otworzyłeś Harder Fit. Zgadza się. Harder Fit to jest tylko domena. Domena www. Jakby dało się Harder, to pewnie by było Harder. Ale tak, ale jesteśmy też znani jako Harder Fit, ze względu na www wyszukiwarki. Opowiedz proszę o tym nowym koncepcie, skąd inspiracja. Jasne. Pisaliśmy zresztą o tym na portalu, tak, ale wielu czytelników... Wiecie co, pracując 15 lat w branży fitness, zauważyłem, że kluby wielkopowierzchniowe docierają tylko do około 15-20% klientów, czyli pomagają 15-20% klientom, z czego 3% do 5% to są klienci do trenerów personalnych, reszta to jest osoby, które wiedzą jak ćwiczyć, tak, i czują się tam dobrze i osoby, które korzystają z zajęć grupowych. I ta największa rzesza, która tak naprawdę przynosi najwięcej przychodów do klubu, jest pozostawiona samemu sobie, ale dopiero od momentu, kiedy się do tego klubu zapiszą, bo w momencie, kiedy się tego klienta pozyskuje, to oni są zadbani jak i wychuchani jak największe tam skarby, natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście przyjdą do tego klubu, są pozostawiani sami sobie. I teraz my wiemy, ja wiem i jestem zwolennikiem tego i powtarzam każdemu, że ludzie przychodzą do klubu fitness z dwóch względów. Żeby kogoś poznać i żeby osiągnąć rezultaty. I chcieliśmy stworzyć model biznesowy, który pomoże, który da możliwość klientom osiągnąć rezultaty, każdemu klientowi da możliwość osiągnąć rezultaty i każdemu klientowi da możliwość zaadaptowania się społeczności. I na tym bazuje model Harder, z tego względu, że tak jak już pewnie wiecie, bo czytaliście artykuł, nasze kluby są to kluby z tak zwanym treningiem personalnym w grupie, czyli faktycznie dajemy takie rezultaty jak przy treningu personalnym,
I robimy to w grupie, czyli kreujemy dodatkowo tą społeczność. Model się rodził prawie półtora roku. Obserwowaliśmy wiele klubów, które w podobnych modelach działają już za granicą i świetnie działają i są na mega boomie, bo na przykład takie Orange Theory czy F45 czy inne kluby mają po kilkaset, a nawet tysiące punktów. Oczywiście w większej mierze na franczyzie, natomiast to tylko i wyłącznie pokazuje, jaki duży potencjał drzemie w tym rynku. Zrobiliśmy to również dlatego, że widzimy, że tych specjalistów fitness jest coraz więcej w branży. Specjalistów mówię od produktu, czyli instruktorów, trenerów personalnych. Jasne. I oni osiągają ten szklany sufit w miejscach, w których pracują. Nie wiedzą, co ze sobą dalej zrobić. I my chcieliśmy dać im potencjalnie model tak samo pod franczyzę, który przy niedużym nakładzie dałby im stanie, pomógłby im po prostu otworzyć swoje miejsce, o którym tak naprawdę marzyli bardzo często, czy też do czego tak naprawdę dążyli od początku swojej kariery w branży fitness. I model jest bardzo ciekawy. No, już nie chcę tutaj się w szczegóły, że tak się rażę, w szczegóły wchodzić, bo dużo by opowiadać. Natomiast jest to model, który my będziemy rozwijać jako harder, ale też będziemy starać się pozyskiwać klientów franczyzowych, którzy wiadomo będą mieli taką samą pasję do fitnessu jak my. Czyli jeżeli potencjalni tutaj uczestnicy konferencji, trenerzy, instruktorzy fitness marzą o założeniu swojego biznesu, bo przecież nie... No wiadomo, są trenerzy, którzy mają po 60-70 lat, ale w końcu każdy myśli o założeniu swojego biznesu. Czyli jeśli takie osoby marzą i ich pasją jest prowadzenie klubu fitness, mogą się zgłosić do Ciebie? Jak najbardziej, mogą się zgłosić, niech się zgłaszają, z każdym porozmawiamy. To nie jest tak, że każdy będzie chciał to robić, bo oprócz tej części merytorycznej i tej części produktowej i warsztatu z pracy jako instruktor, czy też jako trener personalny, bardzo liczy się również adaptacja do tych kwestii operacyjnych. Bo to jest wiadomo biznes i to jest taka gra liczb i oprócz samego produktu w sobie, który myślę, że dla takich właśnie fanatyków fitness będzie łatwy do złapania, jest jeszcze ta część operacyjna, która jest może nie ciężka, ale na pewno jeżeli ktoś się nie obywał, że tak się wyrażę, w operacji klubu fitness, to będzie musiał się tego nauczyć. Nie jest tego dużo, natomiast to jest taka wiedza, którą wydaje mi się, że każdy, czy chce otworzyć swój biznes, czy nie chce, czy kiedyś planuje, powinien się dowiedzieć. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.